Siemano, tutaj Maciej GMB40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku miesięcznika. Od razu was zaskoczę, ponieważ tego miesięcznika miało nie być, ponieważ ja jakoś miałem bardzo zawalony listopad, to pomyślałem, skoro ma być tak czy inaczej jubileuszowy miesięcznik na 6-lecie kanału 19 grudnia, bo takowy mam w planach, to może nie zrobię teraz tego 6 grudnia miesięcznika, może nie, po prostu nie wyrobię, ale okazało się, że po tych próbnych maturach mam troszkę czasu, no i czemu by nie nagrać miesięcznika na 6 grudnia, czyli na Mikołajki. Akurat nagrywałam go troszkę wcześniej, także sorka, jeśli jakieś pytanie nie weszło, natomiast od razu powiem, że jako iż będzie ten miesięcznik 19-grudniowy, czyli na 6-lecie kanału, to proszę was, żebyście pod tym miesięcznikiem zadawali pytania a propos właśnie mojego kanału, a propos przeszłości, a propos teraźniejszości, a propos przyszłości, a propos jakichś ciekawostek i tak dalej, i tak dalej. Możecie te pytania zadawać właśnie pod tym miesięcznikiem. Kolejny miesięcznik będzie taki stricte 6-letni, taki jubileuszowy, i chciałbym, żeby były właśnie tam takie pytania a propos kanału. Inne pytania zostawcie na jeszcze kolejny odcinek, czyli na styczniowy. Tak więc cieszę się, że jest ten miesięcznik i od razu możecie się pochwalić, jako iż dzisiaj są Mikołajki, co żeście dostali od Mikołaja na te Mikołajki. No ja wam nie mogę na razie pokazać, ponieważ nagrywam to przed, tak żeby jeszcze mieć czas złożyć i tak dalej, ale może w kolejnym odcinku się pochwalę. Tymczasem informacje. Otóż po pierwsze, live'y. Dopiero co był live'ik, mam nadzieję, że był live'ik, bo to nagrałem troszkę wcześniej jeszcze, z Duma, z zamkniętej alfy, ponieważ dostałem kod do zamkniętej alfy z Duma i właśnie tam od 3 do 6 można było sobie pograć w Duma i mam nadzieję, że ten live'ik był, jak nie to przepraszam, będzie przynajmniej odcinek. A jeśli chodzi o live'y, to prawdopodobnie święta jakieś live'y porobię, więc czekajcie tylko. Od razu też chcę podziękować za 2900 subów, naprawdę pędzicie niesamowicie, już tak naprawdę jest coraz bliżej 3000, mam nadzieję, że ze specjalem na 3000 wyrobię, bo ten special miał być na 2500 i nie wyszło. I mam nadzieję, że przez święta się ogarnę, kopnę w dupę i złożę ten special i w ogóle zrobię, bo to jest troszkę bardziej ambitny projekt. Od razu mówię, że jeśli chodzi o Przejdźmy Razem, to na 100% nie będzie postoju, ponieważ mam już praktycznie na zapas do czerwca, tak mogę powiedzieć, przez wakacje A jeśli chodzi o zastój na kanale, to prawdopodobnie takowego nie będzie, ponieważ Przejdźmy Razem mam nagrane jakoś do czerwca, więc zapas jest naprawdę duży i ponagrywam tam przez wakacje, no i na początku roku, więc teraz też od czasu do czasu sobie siądę i coś nagram. Poza tym mam nadzieję, że podoba wam się nasza seria z Lottą kalendarz adwentowy. Mam nadzieję, że wam się ta seria bardzo podoba. Czy jeszcze jakieś info? Otóż 13 grudnia w klubie Fugazi, jest to klub koło Dworca Wschodniego w Warszawie, odbywa się festiwal, właściwie nawet wcześniej się zaczyna. Jest to festiwal Emergenza, na który idę. A dlaczego powiedziałem o 13? Ponieważ 13 grudnia grają tam właśnie chłopaki z Alive, którzy niedługo, bądź dopiero co, wypuścili płytkę, swoją płytkę, epkę, którą prawdopodobnie będę, pokażę wam, posłuchacie sobie w przyszłym odcinku, w tle będzie to, od razu zapowiem, płyta miesiąca. Mam nadzieję, że się chłopaki wyrobią i że już tą płytkę zrobią. Tymczasem zapraszam was bardzo serdecznie na festiwal Emergenza, piszcie do chłopaków, kupujcie bilety, 15 zł u zespołów, nie się bardziej opłaca, bo w klubie jest za 20. Oprócz tego 11 grudnia mam przedstawienie, swoje przedstawienie trupy teatralnej Meandry, dynamiczny, choć statyczny, szkolny spektakl, tylko nieco erotyczny. Zapraszam was bardzo serdecznie, tym razem nie do CPK-u, tylko do naszego 19 Liceum Powstańców Warszawy na 18. Wydarzenie, jeśli chcecie, jesteście zainteresowani, to będzie w opisie. I zapraszam bardzo serdecznie, bo fajnie by było was zobaczyć na widowni. Ale się rozkręcam po prostu. Też w poprzednim odcinku mówiłem, że kupiłem bilet na Iron Maiden, ale jeszcze nie przyszedł. Otóż oczywiście bilet przyszedł i wygląda tak naprawdę. Cieszę się, że jest kolekcjonerka, naprawdę dzięki ci Eventim, że robisz takie bardzo fajne bilety. Szkoda tylko, że na imprezy większe niż klubowe, ponieważ ubolewałem, że niestety na Europe nie było takiego biletu kolekcjonerskiego. I no cóż, szkoda, ale ważne, że na Maidenów mam bilet i od razu mówię, że 10 marca, dopiero co, świeżynka, 10 marca do Polski przyjeżdża, do Progresji, do Warszawy, Udo Dirkschneider. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż przyjeżdżają z Anvilem, więc to jest dla mnie pozycja obowiązkowa. 10 marca w Progresji będzie się działo, bardzo chcę zobaczyć na nowo Anvila, zwłaszcza, że będą promowali nową płytę Anvil is Anvil, która niedługo wyjdzie. No i cóż,
kolejny koncert do kolekcji, który będzie przed maturą, no fajnie. Ale w przyszłym roku Anvila nie mogę po prostu pominąć, także bądźcie pewni, że na Anvilu się pojawię wraz z Udo. No i dobra, tak się rozgaduję, a czas leci. Słuchajcie, chyba tyle informacji, jakbym miał jeszcze jakieś informacje, to oczywiście powiem o nich w przyszłym odcinku, który będzie 19 grudnia. Mam nadzieję, że się z nim wyrobię i że go zrobię w ogóle. A tymczasem płyta miesiąca. Płytą miesiąca, jako już pokazywałem bilet Iron Maiden, to będzie płyta Iron Maiden. Będzie to ich debiut z 1980 roku. Jeszcze z Polem Diano na wokalu. Bardzo dobra płytka. W porównaniu do Killersów, których mniej lubię, nie jest ona może taka dobra, ale Iron Maiden z 80 roku, ich debiut jest naprawdę genialny. No takie hity jak Prowler, Sanctuary, Running Free, Strange World, Iron Maiden, Phantom of the Opera, no po prostu jest tego tutaj masa i myślę, że jeśli tej płyty nie znacie, to powinniście się wstydzić. Nawet jeśli nie słuchacie metalu, mogę wam powiedzieć, bo płyta jest naprawdę bardzo fajna i nawet jeśli nie słuchacie metalu, to powinniście coś z tej płyty kojarzyć, więc myślę, że warto się zaznajomić, bo to jest po prostu klasyk z roku 1980. Polecam bardzo. My to jak gadu, a tutaj pytania czekają. Czas przejść do nich. Maciek, jaka jest twoja ulubiona bijatyka? Muszę się przyznać, że za bardzo w bijatyki nie grywam i nie grywałem nigdy. Jest taka jedna bijatyka, w którą maniaczyłem z moim kumplem Mysem za czasów M&M Studio i była to jakaś gra flashowa, natomiast nie pamiętam w ogóle tytułu. To były jakieś walki sztuk azjatyckich, jakieś walki właśnie wschodu. Było coś takiego, że tam były różne postaci, je się odblokowywało z postępem gry. W sumie jak w każdej grze takiej. No i każda postać miała do wyboru broń. I pamiętam, że był taki koleś, który miał dwie katanki. I on po prostu był, jak go wybierałeś, to byłeś po prostu mistrzem, ponieważ jak był pojedynek jeden na jeden, jak grało się z kumplem, to po prostu ten, który miał dwie katany, to po prostu wymiatał, ponieważ naciskał atak katanami. No i na tym się wszystko kończyło. Tak więc no, to pamiętam, że to była taka moja ulubiona gra kiedyś. Natomiast jeśli chodzi o gry konsolowe, to Tekken. Możecie mnie hejcić, ale nawet w tego Tekkena jeszcze za bardzo nie ruszałem. Natomiast z moimi znajomymi przeszedłem Tekkena 5 chyba na PlayStation 2 i to nie był mój Tekken, aczkolwiek cały czas save na karcie mam. Możecie mnie hejcić, ale po prostu bijatyki jakoś mnie ominęły. Może to dlatego, że w dzieciństwie grałem głównie na PC-cie i nadal gram głównie na PC-cie i konsole mnie jakoś ominęły, a jak dobrze wiecie, Mortal Kombat czy Tekken, czy w ogóle takie bijatyki wywodzą się z konsol i z automatów arcade'owych, więc no, swoją drogą jakoś to mnie ominęło. Lubisz budować MC? Don't mind, wolę przechodzić mapki Escape Adventure itp. itd. Miałeś kiedyś operację? Miałem raz, aczkolwiek nie była to jakaś bardzo poważna operacja, chyba nawet jej, o tym wypadku kiedyś opowiadałem. Otóż w trzeciej klasie czy w drugiej klasie podstawówki zjeżdżałem na sankach i po prostu sobie rozciąłem nogę. No i to była taka jedna poważniejsza operacja i poważniejsza wizyta w szpitalu w moim życiu. Masz zniszczyć ten dziennik? Nie, ale mam chłopów, których muszę przeczytać. Goddammit, serio? Chłopi jako lektura. To jest najnudniejsza książka, jaką przerabiałem, naprawdę. Tego się po prostu nie da czytać, tam się nic nie dzieje. Cytując Mietczyńskiego, jakby ktoś się mnie zapytał, jaki jest tam przebieg akcji, to ja bym powiedział, kaj przebieg akcji, przecież tam nie ma przebiegu akcji. To jest takie nudne, nie polecam 2 na 10. Odsyłam od razu do streszczenia Mietczyńskiego. Nawet pierwszy tom, który mam przeczytać, czyli 150 stron, po prostu odpadasz po 30 stronach. Nie polecam. Od razu nadmienię, że resztę lektur szkolnych z chęcią przerobiłem. Były lepsze czy gorsze, aczkolwiek wszystkie przeczytałem. Tego nie mam nawet sił. Jakiego masz antywirusa? Zawsze i wszędzie Norton instalowany będzie. Mówiłem w ogóle o tym w poprzednim odcinku. Rocker, lubisz Minecraft? Nie grywam w Minecrafta. Wolę Guitar Hero, ponieważ tam jestem szybszy od Michaela Angelobatio. Maciek, nagrasz live z Need for Russia? Otóż live z Need for Russia miał być, nawet z Need for Russia 2, ale go nie było, ponieważ było za dużo klatek, był strasznie klatkował mi ten Need for Russia i to nie z powodu, że gra jest jakaś masakrycznie wymagająca, ale chodzi o to, iż jest ona na silniku Malucha Racera. I ten silnik Malucha Racera jest taki podstępny, ponieważ ma menu w rozdzielczości bodajże 640x480, a grę w dowolnej rozdzielczości, jaką sobie ustawisz. I w tym jest problem, że po odpaleniu tego w okienku przez program TXWND, chyba tak to się nazywa, po prostu to wariuje. To wariuje i po prostu tak muli, że po prostu się nie da grać. Dlatego nie było żadnego streama z Need for Russia takiego oficjalnego. Rocker, czeszesz włosy? No oczywiście, czeszę moje włosy moją czeszarką. Rocker, dlaczego dostajesz tak mało pytań? Znaczy wiecie,
Albo to wynika z tego, że ten feud je po prostu usuwa i nie daje ich do programu, albo po prostu mi ich nie zadajecie. Więc zadawajcie, ja chętnie podpowiadam. A tak w ogóle to nie wiem, czy widzicie, ale mam nową koszulkę. Tutaj macie takie logo, ale to, czyja jest to koszulka, to zobaczycie dopiero z tyłu. No mam nadzieję, że było widać. Jest to zespół Korpus, który dopiero co się reaktywował. Tworzył on w latach 80. wraz z TSA między innymi. Grywał taką samą muzę, a teraz wydał sobie epkę. Na razie taką bardziej prywatną dostałem wraz z autografami, za co bardzo dziękuję Korpusowi. Tą koszulkę też dostałem od Korpusu, za co też bardzo dziękuję. I od razu mówię, no co, Maciek może mieć płytę miesiąca, a ja mam nie mieć. Ja też polecam dzisiaj wam płytkę tą, przesłuchajcie sobie, wejdźcie na ich kanał na YouTubie. Są naprawdę zarąbiści, byłem na ich koncercie, naprawdę polecam obczaić. Rocker approved. Maciek, zadaj pytanie Rockerowi. Okej, dobra, tak więc, Rocker, co sądzisz o zespole Alive? Co sądzę o live'ach? Muszę powiedzieć, że to są naprawdę spoko, w porze chłopaki, byłem na ich koncercie i muszę powiedzieć, że dają takiego czadu, że wow, po prostu chce się tego po prostu słuchać i życzę im, żeby się wybili tak jak ja, żeby ze mną koncertowali, może ich kiedyś jako support weźmiemy, kto wie. Tymczasem polecam obczaić ich Facebook, polecam obczaić ich YouTube, jeśli to się tak wymawia, naprawdę solidna robota. Czy masz SNES-a? Super Nintendo Entertainment System, matko, kiedyś tak na nią polowałem i chciałem ją dorwać, ale w ostateczności nie dorwałem, ponieważ chciałem mieć ją w pudełku i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, jak mi ta mania na konsolę przeszła, jakoś nie czuję wewnętrznej potrzeby posiadania tej konsoli, aczkolwiek myślę, że jeśli jestem graczem i grywą w gry na konsolę, to myślę, że dla gracza ojciec, kultowy ojciec Pegasusa powinien być w kolekcji, no ale niestety, teraz bardziej kolekcjonuję płyty, aniżeli gry. Czy jesteś zawiedziony tym, że są teraz kody nowoczesne, w sensie, że nie tworzą II wojny światowej? Jakby kody stworzyły III wojnę światową, to by po prostu bomby latały za oknem. A czy wiem, oczywiście Maciek się czepia, grammar nazi i te sprawy. Oczywiście chodzi o to, czy jesteś zawiedziony tym, że kody już nie przestawiają, nie obrazują, nie odtwarzają realiów II wojny światowej, a dzieją się w jakiejś nowoczesności czy przyszłości. Owszem tak, kody są nadal dobrą serią. Call of Duty jest nadal dobrą serią, ale nie jest tą samą serią po World at War, naprawdę. O ile podobają mi się te Modern Warfare, Black Opsy i tak dalej, tak nie czuję tego powiązania. Call of Duty od zawsze mi się kojarzyło z II wojną światową i tak powinno zostać. Żałuję, że plotki, które mówiły o tym, iż wyjdzie World at War 2, się nie spełniły, bo miało wyjść, a wyszedł Black Ops 3. Cały czas czekam na drugowojenne Call of Duty. Rocker, grałeś Minecrafta? No masz znowu pytanie o tego Minecrafta. Tak, kiedyś grałem Minecrafta z tym moim bratem, ale stawiać klocki to ja wolę w kiblu, a nie na kompie. Jaki masz telefon? Od czerwca jestem szczęśliwym posiadaczem Galaxy S4, ale o co chodzi? Przecież to jest tylko case, Maciek, co nas to robisz, bambuko? Otóż jakiś tydzień, dwa tygodnie temu siadła mi płyta główna. Jestem takim szczęśliwcem, że mi siadła płyta główna i akurat mój Galaxy S4 jest w naprawie, tak więc na ten czas moim wspaniałym telefonem jest Sony Ericsson Xperia WT19i. Może ktoś kojarzy ten telefon, ten model. No 5 lat temu on robił furorę, muszę powiedzieć. Między innymi tym, iż miał slot na kartę 32 giga, co jest już niezłe, aparat 5 megapikseli. Nie no, kiedyś to był naprawdę kozak, ale teraz to Snapchat się ładuje tutaj minutę, tudzież inne aplikacje. Naprawdę tu nie ma miejsca i ubolewam jak... No bo wiecie jak to jest, przerzucacie się z 16-gigowego Galaxy 4 z 64-gigową kartą pamięci na 240-megowego Soniaka z kartą 32 giga. Tak trochę bieda, nie? Instalujcie Snapchata oraz instalujcie Facebooka Lite i już nie ma miejsca. Real Madrid czy FC Barcelona? Odpowiedź tak czy siak. FC Drzewce. Czy opłaca się kupić teraz PS3? No w związku z tym, że wyszła nowa generacja, czytaj PS4, w związku z tym, że są święta, to i będą przeceny. Jak chcesz kupić nową, to myślę, że święta, okres przedświąteczny to jest najlepszy czas na zakup nowiutkiej konsoli, tak więc nie wiem, czy ceny jeszcze pójdą w dół. Natomiast jeśli czekasz na zakup PS3, to myślę, że okres przedświąteczny jest najlepszym czasem na właśnie zakupienie konsoli, więc bierz. Czy zrobisz serię kalendarium, w której to będziesz opisywać gry z danego rocznika, który z kolei będzie tematem jednego odcinka? Bo w ogóle takiej serii nie robi Energik, no serio. Jakie posiadasz gry, które mają klony? Jakie właśnie klony? Czy chodzi o to, że czy mam jakieś gry, które są odpowiednikiem jakiejś
innej gry, czy są plagiatem, albo może czy mam jakieś gry, które miały swoje kontynuacje, a może mam jakieś gry, które wyszły za granicą pod innym tytułem niż Morda Nasze i mam dwa egzemplarze. Nie wiem, nie rozumiem tego pytania, natomiast jeśli chodzi o to, że wyszło coś pod innym tytułem, to mam coś takiego i możecie być zaskoczeni. Otóż, jak wiecie, w 98 roku wyszedł Need for Speed Hot Pursuit, trzeci Need for Speed w serii. I co ciekawe, teraz będzie taka cool historia z życia. Idę sobie kiedyś na Dworcu Zachodnim, dawno, dawno temu, jak jeszcze Zachodni był przed remontem, to nie wiem, jakiś 2010 rok był, czy nawet wcześniej, kiedy jeszcze były tam takie bazarki z tanimi gazetami, tanimi grami i tak dalej, tego już teraz nie ma tam. I przechodzę sobie właśnie przy stoisku ze CD Action, z grami, z jakimiś czasopismami. No i jest tam kosz z takimi grami, z kaszankami był kosz i z jakimiś takimi grami, nie wiem, ludzie po prostu poddawali czy posprzedawali za jakieś grosze. No i znajduję tam coś takiego. Nie wiem co to jest, ale biorę, bo wygląda fajnie. Jakieś stare, co prawda tylko w pudełku takim plastikowym, ale biorę. Overdriving Free. Przychodzę do domu, później sprawdzam co to jest i okazuje się, że jest to jakaś azjatycka wersja Need for Speeda trójeczki, patrzcie z tyłu. Okazuje się, że cztery pierwsze części Need for Speeda właśnie w krajach azjatyckich, może się teraz mylę i czegoś nie doczytałem, sorry, ale tak przynajmniej pamiętam, że pierwsze cztery części Need for Speeda za granicą w Azji wyszły pod nazwą Overdriven, a nie Need for Speed. Maciek uczy i wychowuje. Czy słyszałeś o The Need for Speed Special Edition, edycji specjalnej do pierwszego NFS-a? A może o dodatku do Rally Championship? Oczywiście, że słyszałem, ale nawet Need for Speed'a dwójkę Special Edition, którą notabene pokazywałem w poprzednim odcinku chyba. Co sądzisz o logach producentów, wydawców pojawiających się przed początkiem jakiejś gry? Które z nich ci się najbardziej podobają, a które najmniej? Szczerze, nigdy nie zwracałem jakoś szczególnej uwagi na te loga, najczęściej je przewijałem. Podobnie jest z filmami. Kto z was, kiedy sobie nagra jakiś film z telewizji, bądź ma film z DVD, nie przewija tych luk, tak to się odmienia? Chyba tak. Luk właśnie producentów i tak dalej, których jest czasem pierdyliar po prostu przed tym filmem. Tak samo jest z grami. Nie zwracam jakiejś szczególnej uwagi na te loga i nie mam jakiegoś wyjątkowego, które by mi zapadło w pamięć. W której z gier wyścigowych policja według ciebie jest najtrudniejsza, a w której najłatwiejsza? Najłatwiejsza, tutaj nie mam problemu. Tracker. Natomiast najtrudniejsza? Jeśli chodzi o wyścigówki stricte, to myślę, że o Test Drive Unlimited, bo tam policja była naprawdę na wysokim poziomie. Natomiast jeśli chodzi ogółem o gry, to oczywiście GTA. Jak wbijecie 5 gwiazdek, to zapomnijcie. Oraz The Saboteur. Tam też jak wbijecie najwyższy poziom, to możecie zapomnieć o życiu. Jesteś człowiekiem wierzącym? Uwaga, uwaga, tak hipotetycznie, teoretycznie. Jestem człowiekiem przede wszystkim, który jest w wieku młodzieńczym. Więc religia nie jest jakimś takim typem młodzieży. Po drugie, słucham hard rocka, heavy metalu, który jest gatunkiem troszkę tak tępionym przez kościół. Może bardziej jest to tępiony ze względu na death metal i metalcore i te cięższe klimaty black metal, ale nieważne. Do tego nagrywam na YouTubie gry, w którym zabijam naprawdę wiele botów. Chociaż według kościoła są to osoby. Ale mimo tego wierzę. Tak, jestem katolikiem, tak chodzę do kościoła. I nie wstydzę się tego. Możecie się zdziwić, no ale tak jest. Po prostu. Oczywiście wiara to jest sprawa prywatna każdego człowieka, w co wierzy, jak wierzy i w co wierzy tak naprawdę i w jaki sposób. Tak więc wierzę, jestem katolikiem, ale co nie zmienia faktu, że nie zgadzam się ze wszystkimi poglądami, ze wszystkimi rzeczami, które są w katolicyzmie. Jesteś zwolennikiem teorii spiskowych? Tak, zwłaszcza z tych w grze teorii spisku. Co sądzisz o obecnej uchodźcach zalewających Europę? Ogółem jestem człowiekiem tolerancyjnym i nieważne, czy przede mną stoi, nie wiem, czarnoskóry, czy Japończyk, czy gostek, który wyznaje inną religię, ja to olewam. Przede wszystkim widzę człowieka. I w sumie jestem za przyjęciem uchodźców, ale jest jedno wielkie ale właśnie. A od samego początku mówiłem, że jeśli chcemy przyjmować jakichś uchodźców, jeśli będziemy ich przyjmować,
to przede wszystkim muszą przejść rutynową kontrolę, muszą być kontrolowani i myślę, może nie aż tak, chociaż to jest bardzo dobra rzecz, być kontrolowani troszkę jak złodzieje. To znaczy na początku, żeby mieli jakiś taki okres próbny, tak jak mają złodzieje czy jacyś skazańcy po wyjściu z więzienia, że mają jakąś tam przestrzeń czasu, kiedy muszą być w domu oraz muszą nosić jakiś tam lokalizator, żeby było wiadomo co i kto to robi. No oczywiście ta kontrola, chociaż po tych wydarzeniach z Francji troszkę zmieniam nastawienie, chociaż wiadomo było, że prędzej czy później coś do czegoś takiego może dojść i tylko po prostu wszyscy czekali, kiedy do tego dojdzie. Znaczy powiem tak, nie mówię nie, natomiast nie mówię w 100% tak. Tak więc nie mówię nie, ale nie mówię też 100% tak. Selekcja jakaś musi być, przede wszystkim nasz kraj musi być bezpieczny. Matko, jak się tu politycznie zrobiło. Lubisz rosół z wielu kur? Hehehehe. No to tyle pytań, czas przejść do podsumowania. No i okej, przez ten miesiąc, czytaj listopad, przesłałem 22 filmy. Liczba widzów na dziś to 2962, matko, dopiero co było 2900, a już jest 62 więcej. Dzięki wam wielkie. Liczba wyświetleń to 994997. Coraz bliżej miliona, wow. Liczba lajków na Facebooku to 385 i też rośnie stopniowo. Przejdźmy do Google Analytics. Okej, a więc to jest cały listopad. Łączny czas oglądania to 74 dni i 17 godzin, matko jak dużo. Średni czas oglądania to prawie 4 minuty, całkiem nieźle. Wyświetlenia to 27325, o 14% więcej prawie. Matko ludzie, dziękuję wam bardzo serdecznie za te wszystkie wyświetlenia. I 514 łapek w górę, 18% więcej, też bardzo dziękuję. Komentarze trochę mniej, no ale chyba były jakieś live'y w październiku, więc... Racja, tutaj może być mniej komentarzy. 7 udostępnień, 55 filmów na playlistach, wow, i 82 suby więcej. To jest naprawdę postęp, za co wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. No tyle subów w miesiącu dawno nie miałem. Najpopularniejsze filmy to dwa. Przejdźmy razem Minecraft, dwa odcinki z Lottą. Później Madagascar Survival z Lottą i Bogusiem. Pixelmon z Lottą. RuneScape, pierwszy RuneScape z Lottą. Colin McRae, pierwszy odcinek. Welt in a Jar, czwarty odcinek. Oddawać moje schodki. Obejrzyjcie bekowy odcinek. Escape the Troll z Lottą oraz 20 odcinek Far Crya. Przejdźmy do ocen pozytywnych. Za co tak mi powlepialiście te oceny? Oczywiście gry PC po mojemu rządzą, jak zwykle, zawsze i wszędzie gry PC po mojemu dostają najlepsze ocenki. Za co wam bardzo dziękuję, bo Maluch Racer był tak pozytywnie odebrany, że ja nie mogę. Vietnam War na dzień dzisiejszy też jest bardzo pozytywnie odebrany, za co też wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. Naprawdę super, że tak wam się ta seria podoba. Chciałbym robić ją częściej, ale niestety czas nie pozwala. No tak to, Minecrafty, Marine Heavy Gunner, też bardzo się cieszę, że przyjęliście ciepło tą serię i że wam się podoba. Co my tu jeszcze mamy? Advanced Warfare. Też spoko, dzięki za to, że wyświetlacie tą serię, że ją oglądacie. Max Payne'a też się cieszę, że oglądacie i że wam się podoba. Niedługo fakty kolejne wejdą. Możecie bardziej te fakty oglądać, bo naprawdę bardzo fajnie się przy tym bawimy i według nas jest to naprawdę niezły efekt i naprawdę myślimy, że te nasze odcinki wychodzą nam naprawdę dobrze. Fakty, niedługo będą nowe fakty. Dwa odcinki w grudniu już mogę powiedzieć, że są planowane. A tutaj widzicie i rozkładówkę lajków. Za wszystkie lajki oczywiście bardzo, ale to bardzo dziękuję. Filmy na playlistach. Co my tutaj było? Minecraft Skins and Mobs, RuneScape, Marine Heavy Gunner, gry PC po mojemu, Minecraft Light X, fakty, Crack of the World, a reszta to pewnie moje. Tak mi się przynajmniej coś wydaje. Komentarze. Tutaj. Nie, to nie był live'aj. Vietnam War miał dużo komentarzy i miesięcznik oraz Call of Duty Advanced Warfare miał bardzo dużo komentarzy, a tak to tak różnie, jak widzicie. Tu po jednym, tu po dwóch. Tak jest i nie ma. Dobra, udostępnienia, jestem ciekaw. Wow! Wędrownik z D-Day Hell. Tutaj jest udostępniany, bardzo mi miło, że został udostępniony. Tutaj muszę zaplodować na Zipcasta, ponieważ został dźwięk wyciszony. Fuck you YouTube. Nawet imprezy nie można nagrać, ponieważ dźwięk wyciszacie. Christmas Survival. To chyba ja udostępniłem. Recenzja Hurricane'a, płytki Hurricane'a oraz Terrorist Takedown 2, pierwszy odcinek. Subskrypcje.
No, zaczynam od minus 2, ale tak leci się, tutaj było dużo subskrypcji, za co bardzo dziękuję, przez film tyle, przez kanał i inne. Zobaczmy, co to jest to kanał i inne. Region, aha, region możemy zobaczyć. Rosja, Brazylia mnie subowała, serio? Szwecja, Włochy, Irak, nieznany region. Wow. Ale patrzcie, nawet w Niemczech ktoś mnie subskrybuje, bardzo mi miło. Czyżby Polacy w Niemczech? Czy po prostu Niemcy? Wow. Filmy. Kolinek jak najwięcej. Uber Soldier, Delta Force, matko, za takie rzeczy mi suby wpadają. Za takie starsze troszkę serie. Dzięki wam wielkie, że w ogóle to oglądacie, bo... Bo to, że nowe odcinki oglądacie, to ja wiem, ale cieszy mnie, że ktoś wbija i komentuje te moje stare odcinki, zwłaszcza te starsze, gdzie jeszcze nagrywałem mikrofonem wbudowanym w kamerkę, co było porażką, patrząc na to, jaką jakość teraz osiągam. No, naprawdę dziękuję wam bardzo za to. Utrzymywanie uwagi odbiorców, no to jest tutaj rozszerzone, 3.35. No, na Flytexie najwięcej, później Minecraft. Chociaż nie, to jest czas oglądania w minutach ogółem. Jak to było oglądane, ale to tak naprawdę jest rozszerzenie tego, co tam wcześniej pokazywałem wam. No, w ogólnym, że tak to nazwę. No dobra, nie wiem, czy jest po co przeklikiwać. Idziemy dalej. Dane demograficzne. 81 do 20, pani, jest to 1%. W Niemczech 456 wyświetleń. Wow, Wielka Brytania, Kanada, Rosja, Stany Zjednoczone, Rumunia i Grecja. Bogactwo. Patrzcie, na dziewczyny wyświetlały mnie za granicą, to nawet więcej. Wow. Dziękuję bardzo serdecznie za te wszystkie wyświetlenia, nawet Rumunia, zero. No, miejsca odtwarzania. No tutaj nic ciekawego nie ma, źródła wizyt są ciekawsze, oczywiście proponowane filmy zawsze rządzą. Później dopiero wyszukiwarka na YouTube, ale to tylko 19%. Funkcje przeglądania. Strony głównej, ekranu głównego, kanału subskrypcji i innych. Patrzcie, trzecie miejsce to są suby. 7,2%. A to propozycje pod filmami innych. Playlisty bezpośrednio lub nieznane. Czyli przeklejenie URL na przykład. Kanały YouTube zewnętrzne. Wrzucają twoje filmy YouTube lub linki do nich. No coś w tym stylu. Strona, playlisty, inne funkcje YouTube, karty powiadomień i powiadomienia. A powiadomienia pewnie w tym, w dzwoneczku. Jeśli ktoś ma mnie w Google Plus. Jeśli o to chodzi. Tak się rozkładają wyświetlenia. Oczywiście komputery pany. Później telefony też pany. Ale tablety też się bardzo ładnie trzymają. Telewizory, konsole do gier i nawet coś takiego jak nieznane. Ktoś mnie ogląda na nieznanym. Mam się bać? No dobra, anyway, to jest wszystko, tak więc czas się żegnać. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście nie zapomnijcie o kciuku w górze, zostawić go pod filmikiem, ponieważ jak zobaczyłem, ile łapek w górę było pod ostatnimi grami PC po mojemu, to naprawdę tak się ucieszyłem, że tyle osób obejrzało ten odcinek. Naprawdę, jest jakieś na stan dzisiejszy 350 wyświetleń, co się pod ostatnimi odcinkami rzadko zdarzało, i jest 35 łapek w górę, co się też tak na świeżo, że tak powiem, rzadko zdarza. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za te łapki i wyświetlenia. Mam nadzieję, że ten kolejny odcinek z Vietnam War, który się ukazał, również się tak bardzo wam spodoba. Tymczasem oczywiście jeszcze zostawcie subskrypcję, jeśli czekacie na kolejne produkcje, oraz zadawajcie pytania, jak już mówiłem, a propos mojego kanału na 6-lecie. W innym przypadku inne pytania będą wzięte po prostu do odcinka styczniowego. Oczywiście nagrywajcie pytania wideo, bo je lubię najbardziej. No i cóż, no i widzimy się, kiedy? 19 w kolejnym miesięczniku, tudzież w innych produkcjach. Także dziękuję wam bardzo serdecznie jeszcze raz. No i widzimy się w kolejnym odcinku, a ja się oddelegowywuję. Nara.